No witam, 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 z tej strony Polski Wygibus, czaisz to, czy nie czaisz tego? Jest ranek, ja piję sobie kawkę, słoneczko świeci, ptaszki śpiewają, no i gramy, wjeżdżamy, nie wiem co się dzisiaj stanie, bo tu wszystko dzieje się na żywo. Jeśli podoba ci się to co robię, to nie wiem, zostaw lajka, komentarz, tam cokolwiek, a jak ci się nie chce tego robić, to tego nie rób, a ja i tak dziękuję, że tu jesteś. No i cóż, ja nie mam czasu na głupoty, czaisz to, więc my szybciutko przechodzimy na spontanie, no i spójrzmy, król Przemysław. Palownik, Polska, 23 lata. No oczywiście, że Polska, co innego. Niestety jest jakiś bóg i nie widzę jego cech, ale pamiętam je, także szybko je opowiem. Więc tak, jesteśmy gorliwi, podstępni, mściwi i sadystyczni. Idealny władca pod intrygę. Jesteśmy też szkoleni w intrydze, mogę tutaj szybciutko pokazać. Proszę, intrygant. No i mam nadzieję, że będziemy to za chwilę wykorzystywać. Jest rano, więc mam taką poranną chrypkę. Proszę się nie przejmować. Nie jestem chory. Chyba, że na łeb trochę, ale to nie ma nic wspólnego z porankiem. Więc tak, małżonka, królowa Hanna, 23 lata, papuszki nierozłączki, można rzec, ale to nie tutaj, to jest średniowiecze, chłodna kalkulacja. No i cóż, ona też jest intrygantką, także rozumie mnie idealnie, czaisz? Czyli Bandit Queen, czaisz to? No i cóż, spójrzmy, mamy też dwie córeczki, Łucja z Wiślan, 3-latka, no i Adelaida, jeszcze pierwszy roczek jej leci. Mamy nadzieję, że będą też synowie, ale jeśli nie, no to zawsze mamy już jakiś, jakby to powiedzieć, materiał na sojusze. Spójrzmy szybciutko na żyjących członków rodziny, czyli jestem ja, są te dwie córeczki, o których wspomniałem. Jest też nasza ciotka, najlepszy przyjaciel, burmistrzyni Agnieszka z Kluczborga, którą wydaliśmy za władcę Kluczborga matrylinearnie, czy jak to tam się mówi. No i kogo my tu jeszcze mamy? Bożysław. No wiele się działo z Bożysławem, niestety, ale torturowaliśmy jego ojca, jego też próbowaliśmy wrzucić do więzienia, bo jest jakiś bóg, że z jakiegoś powodu on jest głową rodu, no ale widzę, że ja jestem następny w kolejce, mam nadzieję, że ta osoba nie będzie mieć dzieci, zabrałem mu ziemię, zabrałem mu wszystko, sens do życia mu też zabrałem. No i kto to jeszcze jest? Mateusz, jest to wuj. Kim on był? Wydaje mi się, że on zarządzał w przeszłości... Ajajaj, czy to była ta osoba? Chyba tak, on był chyba królem Pomorza z tego co kojarzę, ale niestety właśnie pazerny ateista, przez to, że był pazernym ateistą, stracił wszystkie swoje ziemie. No i chyba tyle tytułem wstępu, jeśli chodzi o członków rodziny. Spójrzmy szybciutko na naszych wasali, więc tak, ja, Polska, Kraków, Tarnów, Sącz, Sandomierz, no i odebraliśmy też Lublin właśnie temu wodzowi Budziwujowi, w zasadzie to jego synowi, tak? Nie wiem, czy dobrze to się mówi. No i cóż, co my tu jeszcze mamy? Mamy najwyższe wodzostwo Mazowsza. On ma tam jakichś pomniejszych wasali, ale nie są oni dla nas znaczący. Jest też Stężyca, no i Stężycy fajnie by odebrać też po prostu Stężyce. Zobaczymy, czy uda się to zrobić. Są też Kujawy. Jest tu najwyższy wódz Trzcibór. Aha, jeszcze w Mazowszu jest wódz Blues, czyli tak jak mówiłem ostatnio, na pewno czuję bluesa. Taki tam cringe'owy żarcik. No i Polania. Wódz Sędzimir. Zabieramy mu za chwilę tytuły, nie ma sprawy, bo jesteśmy intrygantem. Pamiętam, że wrzuciliśmy go za coś do więzienia, aczkolwiek nie pamiętam za co. No ale on jest przestępcą, znany przestępca, tak jest, znany przestępca. Także jest jeszcze Śląsk. Śląsk nawet się troszeczkę rozlał, także cieszy nas to. No i tutaj jest wódz, nie wiem jak to wypowiedzieć, Cirzpibog. Mało polskie imię, no ale jest z naszej kultury, nie czepiamy się. No i jeszcze chciałbym wspomnieć, że z jakiegoś powodu Mazowsze chyba odziedziczyło Wielecję. No bo tutaj mają też swoje ziemie. Podejrzewam, że je utracimy, ale nie przejmujemy się tym. No i jest też zaraza malutka na półwyspie. Nie wiem, czy można nazwać to półwyspem. Nie, to nie jest półwysep. Po prostu przy Bałtyku jest Kaszel z Gotlandii. Mamy nadzieję, że do nas nie dojdzie. No i cóż, jeszcze szybka analiza regionu. No oczywiście Polska największa w regionie, tak? Polski koń wjeżdża, czaisz to? Polski husarski koń. Nie będą pluć nam w twarz. Nie będą kazać nam się uczyć swoich języków. To nie jest to. To nie jest historia. Tu jest alternatywna historia. No i nie wiem, czy ktoś w ogóle jest w stanie nam zagrozić. Odbudowujemy się wszyscy w Europie i nie tylko w Europie, po czarnej śmierci. No i cóż, wjeżdżamy! Kurczę, to opolszczyznę chciałbym przejąć, no ale mam tak mało prestiżu, że nie mogę zaczynać żadnej wojny o księstwo, niestety. No i co my tu możemy zrobić? No możemy się wycofać w odosobnienie i zamknąć stolicę właśnie przez tę chorobę, ale ona się tak wolno rozprzestrzenia, że wydaje mi się, że po prostu to zignorujemy. No i też my jesteśmy dumnym władcą, intrygantem, nie będziemy chylić czoła przez jakąś, nie wiem, zwykłą chorobą, jakimś kaszlem, tak? Także dobrze. Polania, zabieramy im wszystkie ziemie. Trudno. Czyli zabieramy im wodzostwo, Bytom. Czy zabierzemy im też Bytom?
Nie potrzebujemy tego tak naprawdę. Nie potrzebujemy tego. Zabieramy im wodzostwo, czyli tak, najwyższe wodzostwo Polanii, czyli wodzostwo Poznań, Wschowę, Kalisz i to nam wystarczy. Także oczywiście, że zabieramy to. No i co? I co? Nie wierzyłeś we mnie. Nie wierzyłeś we mnie. I co się stało? Zabrałem ci wszystko, co miałeś, czaisz? I sens do życia też ci zabiorę. No, także dobrze. Przez to, że wśród żyjących członków jest Mateusz. On jest też naszą rodziną bezpośrednią, jest to nasz wuj, jest też z rodu Wiślan i wydaje mi się, że jemu nadalibyśmy dwie ziemie, czyli Wschowę i Kalisz chciałbym mu dać, ale Poznań póki co zatrzymam dla siebie. Także dobrze, no i spójrzmy, nie jestem tylko, oj, nie mogę go zaprosić na dwór, on jest gdzieś indziej, gdzie ty jesteś, pazerniaku? Oj, w Wołyniu, no cóż, mój drogi, gdybyś był z nami, no to dostałbyś ziemię. No ale trudno, nie chcesz to nie. No właśnie, a dlaczego on nie zgodzi się, żeby... Kurczę, gdzie on jest? Gdzie on jest? Zgubiłem go jeszcze raz, szybciutko, cmyk, pstryk, Mati, dawaj tu, dostaniesz dużo ziemi. Dlaczego on nie chce przyjść na dwór? Podstawowa niechęć i nie lubi mnie. Dlaczego masz podstawową niechęć? Z jakiego powodu? Czy mogę dać mu jakiś artefakt? Artefakt, którego nie noszę w ogóle, ja muszę spojrzeć na te artefakty, bo zapomniałem o tym. No tak, ząb pleczny Małgorzaty, tego ci nie dam, bo to jest pamiątka rodzinna. Robaczek na sznurku, może to? Nie chcesz tego? Nie, to nie, nie dostaniesz tej ziemi. Muszę chyba to oddać jakiemuś, nie wiem, może zasłużonemu czempionowi w takim razie. Także dobrze. Kogo my tu mamy? Kogo? Albo wiecie co? Oddam polskiej społeczności szlachty. I tak to zróbmy. Czyli tak, ty jeszcze dostaniesz za to Kalisz, jesteś bardzo grzecznym władcą, no i mam nadzieję, że mi się nie sprzeciwisz, bo zapłacisz za to najwyższą cenę. No i tak, spójrzmy, czy nasza żona może zarządzać domeną? Może, ale to nic nam nie da. Także na razie będziemy mieć jedną domenę dodatkową. Trudno, może kiedyś to komuś oddamy. Kto wie, no ale Poznań należy do nas. No i w Poznaniu coś tam jest, jakieś budynki są, a też w końcu mamy złoto na plusie. No i cóż, co my tu jeszcze mamy? Diana. Ona ma ziemię sasińską i chce się wykupić za 50. Potrzebujemy pieniędzy, torturowałem ją też wcześniej. Także czemu nie? Tutaj są kolejne kupy, zróbmy to. I tak, możemy też uwięzić innych. Ja myślę, że czas na czystki w Polsce, czaisz to? Czyli tak, kanclerzowa Wanda, jej moglibyśmy zabrać ziemię. I kto tu jeszcze? O, no i jeszcze pan Skujaw. No i tak, mamy 3000 armii, spójrzmy jeszcze na nasze sojusze. No jesteśmy z Kluczborgiem, to jest po prostu miasteczko. No i Prusy, w ogóle Prusy się rozrastają, co też mnie bardzo cieszy, bo będzie taki mały, strategiczny, powiedzmy, nie wasal, tylko sojusz. No i jeszcze chciałbym spojrzeć, czy ja mogę coś zrobić w związku z tobą. Nie mogę nawet cię zaprosić na dwór, no ale jesteś moim przyjacielem. Może to się zmieni za jakiś czas. Nie wiem, jak zwalczyć podstawową niechęć, czy w ogóle jest jakaś metoda, żeby to zwalczyć. Nie mam pojęcia. A czy mogę ci dać jakiś artefakt w takim razie? Może wtedy? Dobra, zbroja dynastii Piast. Ona nie jest nam potrzebna, więc podarujmy mu. Może dzięki temu będziemy go mogli zaprosić na swój dwór. Niestety, ale nie możemy. Właśnie, spójrzmy szybko na dwór też, bo ja mam te artefakty. Czy one w ogóle są wystawione? No nie są wystawione. Także tutaj to jest skóra naszego psa, którego kiedyś mieliśmy i symbolicznie oskurowaliśmy go. No ale mamy tutaj też małe wydarzenie. Picie w ciągu dnia. Pijaczka! Małgorzata 60 lat. Ty stara pijaczko. Pijackie wybryki, które wyczynia moja dworzanka Małgorzata. Miałem rację. Były już wcześniej przedmiotem dworskich plotek, ale ostatnio zdaje się je ona wnosić na zupełnie nowy poziom. Upijanie się do rana, omdlenie na dziedzińcu zamku, chodzenie po południu chwiejnym krokiem do tawerny i budzenie się w stajni z kacem następnego dnia. Małgorzata swoim zwyrodniałym zachowaniem przynosi wstyd wszystkim mieszkańcom Krakowa. Małgorzata, twoje dni są policzone. Małgorzata może wytrzeźwieć w lochach. Zdecydowana rozmowa doprowadzi ją do porządku. Nie rozmawiamy z takimi. Małgorzata chce udawać głupią, to niech będzie głupia. I możemy wyznaczyć ją na urząd nadwornego błazna. Nie, bo to by była nagroda. No i cóż, możemy dołączyć do ludzi, którzy się z niej śmieją. I po prostu stracimy stres, ale wydamy też majestatu. No, nie przystoi tu to królowi królowi, tak to się mówi, Polski. No nieważne. Więc tak, Małgorzato, przykro mi, trafiasz na puchę. I podejrzewam, że prędko stamtąd nie wyjdziesz. Możemy zorganizować audiencję. Nie robimy tego, bo nie mamy prestiżu.
I tak, co my to jeszcze możemy zrobić? Artefakt ząb ma niską trwałość. Trudno, stracimy też ziemię tej Wielecji. Jeżeli nasze królestwo się podzieli, nie mamy nadwornego medyka. Wołch Zbyszko, tak, on jest też lojalny wobec nas, niech on będzie medykiem. I tak, pułk zbrojnych może stacjonować, czyli to jest konnica, polska nożna, polska konna. Niech w Lublinie stacjonują w takim razie. Co tu jeszcze mamy do ogarnięcia? No właśnie, tych dwóch możemy też uwięzić i wydaje mi się, że za chwilę to zrobimy. No i czempion Pantery, no straciliśmy to wyróżnienie, ajajaj, to koszt prestiżu, no trudno, zróbmy to. Prestiż mamy cały czas na minusie, mamy sporo armii, no i nie jesteśmy niestety prestiżowym władcą. Mamy trochę pieniędzy, chciałbym też zaprosić jakichś czempionów, bo wydaje mi się, że za chwilę... Ojojoj, ale dużo kasy, 35... Dlaczego? Kim ty jesteś w takim razie? Dlaczego jesteś... O, proszę, perska kultura, obca dla nas, muzułmanin. Nie będziesz miał lekkiego życia w Polsce. Oczywiście to jest roleplayek, także nie traktujcie tego poważnie. No i... O, osąd demonów, pięknie, piękny tytuł. Nie masz następcy, nie mamy prestiżu, żeby znaleźć następcy. Także dobrze, rozpoczynamy grę i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. I tak, rejdują nas, ale to są ziemie. Wow, Polska się rozlała. Patrzcie, jest połączenie tutaj do Wielecji. Świetnie, niech oni podbijają to za nas. No i cóż, wydaje mi się, że nadszedł odpowiedni moment, aby przestępcy zapłacili swoim życiem za to, że przeciwstawili się koronie polskiej. Próbujemy ją uwięzić, co może rozpocząć wojnę pomiędzy wasalami, no ale zobaczymy. Właśnie, jest wojna, nie ma sprawy. Aha, czyli nikt jej nie pomógł, każdy się nie boi. No i cóż, wiecie co? Rozpoczynamy też inne wojny. Czyli tak, Czcibór, Kujawy, wobec ciebie też rozpoczniemy wojnę. To znaczy, ty możesz rozpocząć wojnę, chyba że poddasz się naszej woli. Tak jest, czyli tak, wystawiamy armię, mamy 3000. Nie jest tak źle, od razu trzeba pobić szybciutko te Kujawy, zmniejszmy prędkość. No i tak, oni nie są w Radzie, no i niestety, ale już w tej Radzie nie będą. Także dajmy jakichś mniejszych wasali na te stanowiska, oni nie są też jacyś znaczący. Proszę, żeby tylko zająć miejsce, nie ma sprawy, wjeżdżamy was na grubo. Także połączmy te armię i spróbujemy złapać właśnie te Kujawy. O, tutaj, dobrze by było, czy złapiemy ich? Chyba jeszcze nie w tym rozdaniu, ale na pewno ich złapiemy. Czyli dobrze, złapmy ich szybciutko. Wow, Stężyca ma 2000 armii, ajajaj, to chyba nie było mądre, żeby rozpoczynać dwie wojny naraz. No i tak mnie zastanawia, czy oni będą walczyć między sobą, to by było dla nas w zasadzie idealne. No i Stężyce możemy też szybko podbić, zanim na pewno oni nas podbiją. Także dobrze, gońmy ich. Eksperymenty. Szczerze dziękuję za to, że Zbyszko poświęcił się i przetestował kolekcję moich substancji. Nikt poza nim nie chciał zgodzić się na rolę ochotnika. Ten wieczór był dla niego czasem pełnym bólu, pieczenia i chwilowej utraty przytomności. To już mieliśmy, czyli możemy tak jakby podziękować mu za to, no ale zyskamy stres, że jesteśmy sadystyczni, albo stwierdzimy, że jeszcze nie skończyliśmy i zyskamy doświadczenie w intrydze, ale on niestety może zginąć i zrobimy to trudno, no bo jesteśmy intrygantem i oczywiście, że idziemy w tę stronę. No i nie możemy złapać tych Kujaw niestety. No złapcie ich, złapcie ich. Dobra, złapaliśmy tę armię, świetnie. Pobijemy ją. Czyli już wojna z Kujawami będzie na plusie. I super, wow, zakończyliśmy wojnę z Kujawami. Chyba przechwyciliśmy ich władcę. Tak jest. Czyli dobrze, z wami już kończę tę wojnę. Wy chwilę poczekacie, ale obiecuję ci, że nie skończysz. Dobrze. No i cóż, atakujemy tutaj jeszcze Stężyce. Ajajaj, moi piękni, moi mili. Ojojoj, coś tu się stało. Studiowałem język lechicki. Nie, nic się nie stało. Osobiście napisałem ten list, używając tegoż języka. List przyjaźni do osoby, której językiem ojczystym jest bałtyjski. Co? Przecież moim językiem nie jest bałtyjski. Chyba, że coś źle rozumiem. Życzę, aby nasze przyszłe kontakty dyplomatyczne przyniosły nam obu wiele korzyści. Aha, dobrze, czyli on, czyli ta osoba rozmawia w bałtyjskim, ale wysyła nam list po lechicku. No i cóż, możemy stwierdzić, że jest to imponujące lub że jest to próżna próba zdobycia chwały. Jest to śmiechu warte i to zrobimy. Potrzebujemy też prestiżu, świetnie. Zyskaliśmy też poziom prestiżu w końcu. No i tak, ta armia wie, co się święci, wycofują się. W międzyczasie mamy nowy atrybut też wśród intrygi. Zwiększenie szybkości szukania sekretów. Zróbmy to, bo i tak to całe drzewko zdobędziemy. Co my tu jeszcze? Możemy zorganizować audiencję. Wygrywamy bitwy, jest świetnie. Czaisz to? Mógłbym być chyba komentatorem, nie wiem, piłkarskim czy coś. Z taką gadką. Dobra, złapaliśmy połowę ich armii. Lepiej to nie mogło się wydarzyć. No i pobiliśmy ich. Świetnie, i tak, teraz trzeba złapać te Stężyce.
I wiecie co? Ich armia wyparowała. Tak ich mocno pobiliśmy, więc tak, 1600 ja tutaj zostawiam, żeby ta jedna armia łapała tych wojowników ze Stężyca, a drugą armią idziemy od razu na stolicę. To jest mądre. To jest mądry gameplayek, czaisz to? Także dobra, szybko ich podbijamy, zabieramy im wszystko, wszystkie ziemie i będziemy rozdawać tym, którzy są wobec nas lojalni. Także dobrze, szybki atak na stolicę Stężycy. Będą mieć problem. Pomocne ostrzeżenie. Najwyższy wódz Mścisław z Pomorza wysłał mi list, w którym informuje mnie o tym, że przywódczyni Magdalena poszukuje wsparcia w spisku przeciwko mnie. Co? Co? Niczego nie cenię bardziej od lojalności, czytam w liście, dlatego postanowiłem podzielić się z tobą tą wiadomością. Doceniam to. Na szczęście moja ciotka Agnieszka służy mi radą. Od jakiegoś czasu podejrzewam, że Magdalena coś knuje, to tylko potwierdza moje przypuszczenia. Magdalena i ja musimy to sobie wyjaśnić w cztery oczy i wtedy zdobędę na nią haka. No i to by było też dobre, bo możemy wyjąć je z jakiejś frakcji albo ze spisku przeciwko nam. Możemy stwierdzić, że jest winna i możemy ją publicznie też oskarżyć i będzie przestępczynią. No ale wydam prestiż. I cóż, możemy jeszcze, te informacje nie są godne zaufania, czyli możemy nie uwierzyć w to. I wiecie co, wyjaśnimy to z nią w cztery oczy, dzięki czemu dostaniemy na nią haka. Obelżywy zarzut. Gdy przywódczyni Magdalena zapoznała się z listem, który napisał najwyższy wódz Mścisław, pierwszą reakcją było zaskoczenie. Nie trwało jednak zbyt długo, ponieważ szybko przerodziło się w gniew. Bardziej wierzysz jego słowu niż mojemu? Czyż nie byłam zawsze twoim wiernym sługą? Jej oburzenie zasiało w mojej głowie ziarnko wątpliwości. Może zadziałałem zbyt pochopnie? Powinienem lepiej planować swoje działania, jeśli nie chcę jeszcze bardziej pogorszyć tej relacji. No i cóż, możemy stwierdzić, że tak, właściwie to chcę wynagrodzić cię za twoją lojalność i mogę jej zapłacić. Możemy stwierdzić, że zawsze wiernie mi służyłaś, no ale to niestety nie przystoi takiemu władcy jak ja. I tak, tak jak Agnieszka powiedziała, czyli ta opcja jest dostępna, ponieważ burmistrzyni Agnieszka ma wysoki poziom dyplomacji. Zyskujesz prestiż i zyska dzięki temu opinii o mnie i wiecie co? Chyba zrobimy tak, jak powiedziała nam Agnieszka. No, Magdalena została posądzona o takie coś, ja nie mam z nią też relacji, nie jestem w stanie tego udowodnić, także idziemy za naszą ciotką i najlepszą przyjaciółką Agnieszką. Czyli dobrze, zyskujemy prestiż, świetnie. No i dawajcie, atakujmy te Stężyce. Pożądane roszczenie. Zbyszko, mój wołch gryzie się przez cały dzień, próbując najwyraźniej znaleźć odpowiednie słowa. W końcu, gdy idziemy na kolację, zaczyna z zakłopotaniem. Mój seniorze, słyszałem plotki o Ruslanie, najwyższym wodzu z Wołynia. Czyli wygląda na to, że najwyższy wódz Ruslan twierdzi, że Lublin powinien do niego należeć. No i cóż, co za pomywacz. I wtedy stajemy się rywalami. Oczywiście nie bierzemy nawet pod uwagę innych opcji. Także dobrze, świetnie. Dobrze, no i czekamy na rozwinięcie tej wojny, więc tak, tutaj atakujemy, 1300 armii, oj, mamy też najeźdźczą armię wrogą, mam nadzieję, że oni nie zaatakują tutaj naszej, gdzie jest 1300 żołnierzy, kierują się na Lublin, dobrze, pozwolimy im na to, no i proszę, nie pobijcie mnie, dobra, oni niestety atakują Lublin, a ja też straciłem z widoku armię ze Stężycy, ale ona jest na tyle mała, że na pewno nam nie zagrozi, dobra, wycofaj szybko do tego Lublina, chociaż chyba nie zdążymy, prędzej wydaje mi się, że nas zrejdują, a szkoda, bo potrzebujemy dużo pieniędzy, których mamy na minusie, także dobra, aha, w ogóle, ojej, co ja robię, przecież ja mam mniejszą armię jak oni, wycofaj się, ale chyba nas złapią, nie, dobrze, wycofują się, więc tak, ta armia niech od razu atakuje Gostynin, to też będzie szybciej. I wydaje mi się, że te 1200 też tam wyruszy, bo nie widzę armii Stężycy. Wydaje mi się, że nie będzie ona też kłopotliwa dla nas. Aha, tutaj jest, w ogóle mają 600 tylko żołnierzy, także nie jest to dla nas zagrożenie. Bezczelna zniewaga. Żarliwie zajmowałem się swoimi sprawami, kiedy najwyższy wódz Ruslan podszedł do mnie i obraził mnie prosto w twarz, czyli ten z Wołynia. Zacietrzewiony potworze, twoja obecność sprawia, że chce mi się płakać. Ojej, odpowiadam za to szczerstwo mnóstwem własnych obelg, ale stracimy prestiżu. Ten kłamliwy łajdak odpowie mi w pojedynku. Oj, możemy się pojedynkować. Proszę, proszę, proszę. Ale jest to pojedynek raczej na prestiż. Postąpię właściwie i nastawię drugi policzek. Oj nie, pojedynkujemy się. Łucja i jej pierwsze... to jest... Ojoj, co to jest? Już mieliśmy ten event, czyli tak. Wygląda na to, że Łucja zaczyna przymierzać nasze ciuszki i powolutku przygotowywać się do roli królowej. No i cóż, możemy stwierdzić, że jest królewną mody, już mieliśmy to kilka razy, że nie mamy na to czasu. Lub możemy pokazać swoją aprobatę wobec tego i to właśnie zrobimy, bo to nie jest ważne. Znikoma porażka.
Gdy najwyższy wódz Ruslan i ja rozpoczynamy nasz pojedynek, zdaję sobie sprawę, że jest on trudniejszym przeciwnikiem niż się spodziewałem. Walka jest wyrównana, a każdy z nas wymienia ciosy, wypatrując okazji. W końcu, gdy zaczynam odczuwać skutki zmęczenia, moja obrona na chwilę słabnie, co Ruslan wykorzystuje, by swoim toporem zadać głęboką ranę w moim ramieniu. Mocno krwawiąc, nie mam innego wyjścia, jak poddać walkę. Dziwnie, nie sądziłem, że to będzie walka, ale jednak myliłem się i chodziło o walkę, no i tracimy prestiż. Trudno. Tak to czasem jest na dworze. I tak, czy my jesteśmy też ranni przez to? No nie jesteśmy ranni, jest to dziwne. No ale dobrze, Lucia jej pierwsze ząbkowanie. Czyli wypada jej ząbek i tak, możemy zatrzymać go jako nasz talizman, możemy też dać jej ten ząb jako prezent i jeszcze złoto i możemy stwierdzić, że nie mamy na to czasu. Niech będzie, niech to będzie nasz taki talizman tej małej Lucji, także czemu nie, zatrzymajmy to. No i cóż, podbiliśmy stężyce. No i świetnie, kończymy tę wojnę, no i niestety, ale panienko, skończysz w lochach, bez ziemi. Także zabieramy im wszystko, co mają. I tak, odbieramy jej tytuł ten i ten, czyli tak, odbierz to, świetnie. No ale to nie koniec. Ojojoj, jesteś brzemienna, przykro mi. Przykro mi, ale no, skończysz w lochach jako brzemienna. Było też nie fikać, tak? Ja rozumiem, że to może... Nie, dobra, już nie będę jej torturował przez to, że jest brzemienna. Także dawaj do lochu. Tak, odebraliśmy jej ziemię. No i kujawy, odbieramy ci te wszystkie kujawy. Co ja gadam, odbieramy ci te wszystkie ziemie w Kujawach. Także dobra, odbieramy mu to i jeszcze torturujemy cię. Przepraszam, ale no muszę to zrobić, tak? Ojojoj, ile my mamy ziemi. No i cóż, tutaj wodzostwo się radza, ono jako jedyne nie wystąpiło przeciwko mnie w tej wojnie. Także wiecie co, ja mu nadam jakieś ziemie, bo i tak mam ich za dużo. Czyli tak, możemy nadać to i tutaj jeszcze te kilka, czyli tutaj jest Wieluń, Kujawy, Łęczyca i Gostynin należy do Kujaw? Nie. Czyli tak, nadamy ci tytuły, masz to, to i to. I to będą Kujawy. Dobra. No i świetnie, w sensie będą Kujawy. To jest księstwo Kujaw. No i tak, tutaj mamy jeszcze jakieś ziemie. Aha, to są ziemie z tej stężycy i wydaje mi się, że najwyższy wódz Mazowsza, ja mu po prostu dam Gostynin, bo Gostynin i tak należy prawowicie do niego, czyli po prostu mu to daję, świetnie. I tak, stężycy sobie zostawimy, bo to też zostaje w naszych ziemiach. No i tak, mamy domenę 7/5, wydaje mi się, że czas chyba oddać Poznań jednak i oddamy to tego jegomościowi. To on jest ze szlachty polskiej, no i on dzięki temu będzie nas bardzo lubił. No i cóż, mamy porządeczek w królestwie, myślę, że nie będzie też jakichś buntów. I tak, czy możemy najechać opolszczyznę, ale księstwo? Nie możemy, bo musimy mieć znakomity poziom. Oj, do znakomitego to jeszcze daleko. Także dobra, uporządkujmy to, prawda lub udręka. Szczury w wiadrze mogą na początku wydawać się nieśmiałe, ale z radością przebiją się przez klatkę piersiową mężczyzny, gdy tylko zwiększy się odpowiednio temperaturę. Kiedy Czcibór dowiaduje się o mojej koncepcji, jego pewność siebie niknie w moich oczach. Nie, nie, mam informację. Wilemina nie jest osobą wierzącą, powiem ci wszystko. No ale kto to jest? To jest jakiś wędrownik, nie obchodzi mnie to. Czyli intrygujący, zabierz go z powrotem do celi i poznaję ten sekret. Lub mogę stwierdzić, że jeszcze z tobą nie skończyłem i kontynuujemy tortury i oczywiście, że to robimy. Przykro mi, ale no. Nie chcę tego robić, ale moja postać, no taka jest, więc robimy to. I tak, mamy też okup za nich. Mój więzień, to jest jakiś więzień nieznaczący, więc niech on nam zapłaci. I tak, moja rywalka. Ona niech zostanie też w więzieniu. No i tak, twój powinowaty kuzyn Czcibór Piast, on niech też zostaje w więzieniu. Nie wypuszczamy go. Przepraszam. I tak, możemy nadal kogoś uwięzić, więc przywódczyni Magdalena, ale co ona tam ma? Ona ma tylko gniezno, także nie będziemy się tutaj przejmować. I kochankę możemy też. Ojojoj, i mamkę. Jest ona rozpustnicą. Aja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 j
ale za pieniądze wydaje mi się, że będziemy mogli ją wypuścić tak naprawdę. No i cóż, jest jeszcze ta kanclerzowa, wiecie co, jesteśmy też władcą sadystycznym i tak dalej, zrobimy to. Oddalanie się od siebie, przyjaciel Bożysław. Czasy i ludzie się zmieniają, czasami ci, którzy są nam najbliżsi, stają się obcy. Król Przemysław, mój przyjaciel Bożysław uśmiecha się smutno, czuję, że nie ma już między nami przyjaźni. Też tak czuję, mój drogi, najchętniej to byś skończył w więzieniu. No ale cóż, no taka jest kolej rzeczy, nie jesteś już moim przyjacielem lub możemy spróbować, żeby dał nam drugą szansę, my jesteśmy podstępni i tak zrobimy, bo ja chciałbym go też zaprosić kiedyś na dwór, no ale niestety on nas nie lubi.
więzień. Kto mógłby przypuszczać, że do tego dojdzie? Moja dworzanka Salomea stroni od mojej obecności, a nawet jeśli nadal jest w moich sidłach, jej uczucie do mnie wygasło, czyli już nie jesteśmy kochankami. No trudno, i krainę możemy zwasalizować, zaraz na to spojrzymy. Czyli tak, krajna. No jest to ziemia malutka. Czemu nie mogę tego... Aha, dobra, mogę to wyłączyć. Czyli możemy ich wasalizować. I wiecie co? Zgodzimy się. Czemu nie? Znowu Polska, patrzcie. Znowu Polska powstaje z kolan. Znowu będziemy wielcy. Także dobrze, co tu jeszcze? Możemy też tę przywódczynię Magdalenę, która była uwikłana w spisek przeciwko nam, uwięzić i zrobimy to. Najwyżej rozpocznie to wojnę. Zobaczymy, czy się uda. Oj nie, udało się. Czyli zabieramy jej wszystkie ziemie. Oj, moja droga. Przykro mi, ale no... Taka jest kolej rzeczy, tak? Także zatrzymujemy grę. No i oczywiście zabieramy ci wodzostwo Gniezna. Pięknie. I wodzostwo Gniezna oddamy temu jego mościowi, no. Ojojoj, czyli tak, ze zwykłego, poczciwego rycerza stał się naprawdę ogromnym władcą, ale cały czas trzymamy pod sobą tytuł księstwa Poznania, bo chciałbym, żeby moje dzieci go odziedziczyły. No i cóż, tutaj możemy jakiś wasali wrzucić. A nie są oni znaczący. Możemy też odzyskiwać kontrolę. To może nad Sączem zacznijmy to robić. I cóż, co my tu jeszcze możemy zrobić? Możemy też okupy z więzienia, czyli tak, przywódczyni Wanda. I wiecie co? Oni już byli torturowani. Wypuszczę ich i twoja rywalka Magdalena za 100 golda może być wypuszczona. Dobra, niech bólą mi. I tak, nie mamy wyznaczonej mamki. Możemy zacząć poszukiwania. Oj, to może sporo kosztować, no ale dobra, rozpocznijmy to. I tak, wpływowy wasal z Sieradza oczekuje stanowiska w Radzie. Przykro mi, mój drogi, ale nie tym razem. Mam zbyt wiele posiadanych księstw, na razie to zostawiamy i mój wołch mnie nienawidzi. Dlaczego? No ale dobrze. Trudno, trudno. Ale wydaje mi się, że to jest też odpowiedni sygnał, że musimy go wymienić na kogoś innego. Także Lambert z Oleśnicy, ty będziesz dosyć niezłym wołchem, także dobrze, zróbmy to. Bo musimy też czyścić, żeby nikt nam nie zagroził w przyszłości. I tak, poszukujemy mamki, to jest prosty event, czyli mamy dobrawę z przeciętnymi kompetencjami albo nadzieję. Wow, i ma słabe kompetencje, zapłaćmy już te 50, no i weźmy tę dobrawę. No i cóż, opolszczyzna, ja i tak chcę to przejąć w przyszłości, także myślę, że warto byłoby im zabrać nawet tę jedną ziemię, na przykład Nysę. Także zróbmy to. Od razu wypowiadamy im wojnę i tak, tutaj mamy też armię, przenieśmy to, żeby było bliżej. I tak, wystawiamy armię i oczywiście szybciutko ich atakujemy. Wow, oni mają 2,5 tysiąca, wow. Kto by się spodziewał? Także złapiemy ich, najwyżej troszeczkę stracimy armii. Dobra, złapaliśmy ich, moja armia dochodzi do tego. Na razie przegrywamy, ale za chwilę... Wow, narodziny Benkarta w więzieniu. Nie mam już najmniejszych wątpliwości. Moja dworzanka Salomea urodziła córkę i oboje wiemy, że ja jestem jej ojcem. Na szczęście Salomea nic o mnie nie powiedziała i nikt inny nie zna prawdy, przynajmniej na razie. No i tak, muszę bardzo uważać. I tak, Salomea, wyjdź z tego więzienia, negocjuj... Znegocjuj uwolnienie za słabego haka. A i ona też ma tak samo na imię, także córeczkę wypuszczamy, no bo bez przesady, tak? Ale ona niech tam siedzi w więzieniu. No i tak, tutaj mamy bitwę, no oczywiście ją wygrywamy, no bo nie mają z nami szans jak nikt inny w tej Polsce. I atakujemy za chwilkę Nysę, świetnie. Czyli tak, oczywiście atakujemy Nysę. I tak, pozdrowienia mój zachwycający seniorze. Przybyłem do Krakowa, aby złożyć ci hołd chwalebny, panie. Na znak mojej lojalności przynoszę ci wspaniałe dary. No i jest to wasal z Opola. No i tak, natychmiast go wprowadźcie. Oczywiście, że tak, bo ja lubię takie rzeczy. Hołd, ukleknięcie. Siedząc na swoim tronie cierpliwie czekam, aż hrabia Wojuta przybędzie i pokłoni się przede mną. Klęka z szacunkiem, a jego świta przynosi dary w postaci monet i cennych przedmiotów. Przysięga zostaje złożona, a skrybowie zapisują przysięgę wierności i zobowiązanie, że Królestwo Polski zawsze może liczyć na jego służbę. Na moje polecenie hrabia w końcu powstaje, a ja wyrażam swoje zadowolenie i potwierdzam jego prawa do ziem, którymi włada w moim imieniu. No i świetnie, i to mi się podoba, dostaję sporo prestiżu, kasy, świetnie, w końcu zaczynają się z nami liczyć i tak właśnie powinno być. No i cóż, tutaj jeszcze zaatakujmy te baronie. Ojojoj, to jest jakaś papierowa baronia, także chciałbym, żeby moje dwie armie po prostu atakowały w tym samym czasie, a to będzie trudne do przejęcia, 17 miesięcy. No ale dobra, przyspieszamy troszeczkę czas. Oj, będą mnie to atakować, no trudno, klątwa zdjęta. Los nie zawsze mi sprzyjał. Rod wie, że przeklinam dzień, w którym najwyższy wódz Ruslan i ja się poznaliśmy. Jednakże dzisiaj klątwa została zdjęta. Fortuna uśmiechnęła się do mnie i sprawiła, że ten oziębły małpolud spoczywa już w grobie. No i świetnie, podoba nam się to. Czyli tracimy rywala, zyskujemy... W sumie tracimy troszeczkę stresu i...
O, proszę. No i kolejny event. Tak samo jest z Alicją Wielkopolski. Ona była naszą regentką. No i widzę, że też już jest w grobie. Także jest to szczęśliwy dzień dla naszej postaci, jakkolwiek to brzmi. No i cóż. Mieliśmy już ten event. Wygląda na to, że jest jakaś tam choroba blisko Krakowa, no i możemy wezwać medyka, ale my już mamy medyka, lub możemy to zignorować. No i spójrzmy, jak to wygląda. Oj. Czerwonka blisko Krakowa. No trudno, mam nadzieję, że po prostu nie umrzemy z tego powodu. Biedna moja córka ma czerwonkę. Ajajaj. Przyszłość jest niepewna, śmierć czai się tuż przy jej łożu, ale nie wszystko jest stracone. Łucja może przeżyć, jeśli szczęście będzie po naszej stronie. Tylko cud zna jej los. Dobra, biegnij po medyka. Nasza córa ma czerwonkę. Nasza królowa też ma czerwonkę. Biegnij po medyka. Ojoj, nadworny medyk, czyli szybciutko. Radosława ma dobre kompetencje. Musimy zapłacić, lub Bolesław, ale jest beznadziejny. Bierzmy dobrego medyka, bo jest kiepsko. No i tak, tutaj jest kolejny event taki, ale nie rekrutujemy, bo już zrekrutowaliśmy. Oj, przegrywamy tam bitwę, oddalenie się od siebie, przyjaciel Bożysław z Wiślan. No niestety, spróbujmy jeszcze raz, bo ja naprawdę... Wow, pobito mnie. Dobra, czerwonka, szkarłatna fontanna. Ojej, mam czerwonkę, czyli nie rób nic więcej niż to, co jest konieczne. Oj, to może się szybko zakończyć. No ale wygląda na to, że dzięki Radosławie, naszej nowej nadwornej medyczce, troszeczkę mi się poprawia, także złagodzenie objawów choroby, świetnie, ajajaj, pobito nas, także przyjmujemy te baronie najpierw, niech ta armia tutaj się zregeneruje. Czerwonka, zrównoważone pływy humoralne. Idąc korytarzami, słyszę stłumiony śmiech. Ten głos, nie przywykłem do słyszenia go tak wyraźnego i jasnego. Popycham na wpół otwarte drzwi, a przede mną stoi moja córka i następczyni Łucja, która najwyraźniej zdołała wyleczyć czerwonkę. Moja ukochana córka i następczyni znów jest zdrowa. Trudno nie uronić łzy radości. Świetnie, świetnie, bardzo nas to cieszy i nasza kolejna armia jest pobita. No i to samo się dzieje też z naszą małżonką. A nie, jednak nie, wygrywamy tutaj tę bitwę, świetnie. Także ta armia niech wraca i podbijamy baronię Cieszyn z popiołów. W końcu zaraza opuściła państwa, aj to była króciutka zaraza. No i cóż. Nie możemy szczędzić środków na odbudowę, czyli możemy przeznaczyć 9 złota na hrabstwa, które zostały dotknięte tą chorobą i wydaje mi się, że to zrobimy. Także dobrze, bo też nie chcemy tych zniszczeń. Czerwonka, odpoczynek. Czyli to jest pierwszy czas, kiedy mogę spokojnie pomyśleć i prawie nie zauważyłem, że... Jak mogła być śmiercionośna ta czerwonka? No dobra. I tak, tracimy cechę czerwonkę, świetnie. Wow, to naprawdę dawało nam dużo debuffów. No ale dobrze, że jest już to za nami i wyleczyliśmy się z tego. Także dobra, wygrywamy tutaj wojnę z Opolem. Niestety tylko małe hrabstwo, które też będziemy musieli oddać. No i tutaj hrabia z Opola, on też wykazał wobec nas uległość. I wiecie co, nadamy mu tenysa jako nagrodę. Także proszę bardzo, jesteś lojalnym wasalem, a pomimo tego, że jestem sadystyczny, podstępny i tak dalej, to doceniam to. Także dobra, mamy kolejny atrybut też. Odblokowuje spisek uprowadzenie. Zróbmy to, może uda się kogoś uprowadzić. Można wtedy nieźle zarobić. I tak, nie mamy w radzie kanclerza, więc weźmy, no ten wasal jest malutki, nie potrzebujemy go. I ten z Opola, właśnie za to, że pokazał taką lojalność wobec nas, niech on to dostanie. I tak, nie mamy kasy na inspirację. No i jest nieźle, czyli rozwiązujemy armię. No i patrzcie jak to wygląda. Naprawdę jest dobrze. I tak, czy możemy im zaoferować wasalizację? Oj nie, nie za bardzo mnie lubią. Także dobrze, co my tu jeszcze mamy? No możemy przywrócić wyróżnienie, ale no niestety nie mamy prestiżu. No i nie mam znowu nadwornego medyka. Także dobrze, weźmy tego czempiona muzułmańskiego. Zobaczymy, może ma też doświadczenie, będąc w innej kulturze. Może zna jakieś fajne mikstury. A ja muszę napić, przepraszam, a ja muszę napić się kawy, bo kurczę, zaschło mi mocno w gardle. Ojojoj, nie wiem czy to widzieliście. Ale patrzcie tu. Śląsk, co się stało z wami? Śląsk się rozlał. A my znowu się powiększamy, nie robiąc nic. Świetnie. Wielkie Morawy. Czy ja mogę was zaatakować? Nie. Nie mogę najechać królestwa. Niestety musiałbym mieć dużo prestiżu, którego nie mam. No ale dobrze. Nie jest tak źle. I tak, możesz dołączyć do wielkiego turnieju postaci. Nie, wiecie co? My tego nie potrzebujemy tak naprawdę. Także nie robimy tego. Fajnie było właśnie zdobyć tą polszczyznę. No i znów jesteśmy wielcy. I tak, czy mamy... Jest Stanisława, trzecia córka. Wow, mamy trzy córy. Nieźle. Także zobaczymy. A też dni króla Przemysława tak naprawdę, no, mogą być policzone. Oddalanie się od siebie. Bożysław. No cóż, już nie będziemy dawać szansy tej przyjaźni. Chociaż, czy możemy go zaprosić na dwór? Możemy.
Także wiecie co? Dajmy jeszcze jedną szansę i zapraszamy go na dwór. Ja chcę go uśmiercić, żeby zostać głową rodu. No i cóż, co tu się dzieje? Hrabstwo Nysa. Grypa w hrabstwie Nysa. Także dobrze, nic na to nie poradzę. Trudno, my mamy nadwornego medyka. I tak, Bożysław, zapraszam cię na swój dwór. Mogę spróbować go uprowadzić i będzie na to 85% i spróbujemy go uprowadzić. Dziwny hałas. Wracam z powrotem do grodu po długim, samotnym spacerze. Kolejny rok minął, o jeden rok starszy. Urodziłem się tego dnia 29 lat temu. Jestem starszy. Im jestem starszy, tym bardziej cenię sobie relacje, które pielęgnowałem przez te lata. Smuci mnie więc, że nie odezwała się dziś ani moja żona Hanna, ani żaden z moich przyjaciół. Wlokę się do swych komnat. Samotność przeszkadza moim opieszałym stopom, kiedy słyszę szczęki, stłumione szepty z głębi korytarza. Ajajaj, czyli nikt nas nie szanuje, tak naprawdę. Wszystkiego najlepszego. Cóż za niespodzianka. Wszyscy moi najbliżsi, najdrożsi przyjaciele zebrali się, aby życzyć mi wszystkiego najlepszego z okazji rozpoczęcia kolejnego roku życia. Jest nawet stół, a na nim moje ulubione danie, ciasta z granatem. Myślałem, że wszyscy o mnie zapomnieli. Nie mogę uwierzyć, że Hanna zadała sobie tyle trudu, aby zorganizować to w tajemnicy. Nie miałem pojęcia, że taka przemyślana niespodzianka była w ogóle planowana. A jesteśmy intrygantem. Moja przyjaciółka Agnieszka podchodzi do mnie z trudem, dźwigając trzy pięknie zapakowane paczki. Jak zawsze z podstępem mówi, mam tu trzy prezenty do wyboru. Jeden będzie twój, ale który? Mogę wziąć największy, mogę wziąć średni lub mały. Oczywiście, że biorę największy. Czyli tak, mamy mały artefakt. Aj, to jest naprawdę kiepski artefakt. No ale dobrze, zacznijmy go używać. Czemu nie? No i cóż, co tu jeszcze? Co tu jeszcze się dzieje? Naprawdę rośniemy. Aha, właśnie, mamy... Jest tu choroba, jest tu grypka. No niedobrze, bo jest to na naszych ziemiach. No i zobaczymy, czy z tego powodu coś się wydarzy. No i tak, moja kolejna córka potrzebuje też osoby, która będzie ją nauczała. Więc królowa Hanna, ona dobrze opiekuje się pierwszą córką, następczynią, więc oczywiście idźmy w tę stronę. No i tak, rozpoczęliśmy też spisek uprowadzenia tego jegomościa, którego chcielibyśmy uśmiercić. Dlatego, żeby zostać głową rodu. I tak, Suchota, moja biedna królowa, czyli no cóż, niestety, ale Hanna zachorowała. Także dobrze. Niech królowa zadecyduje o leczeniu. Następca, to samo. Ajajaj, czyli ufam swojemu medykowi. Kurczę, wszyscy chorują, niedobrze. No i tak, ja też zachorowałem, znowu. No ale widocznie dochodzi do złagodzenia objawów choroby, czyli identyczna sytuacja, analogicznie jak wtedy. Czyli tak, mamy kolejny perk w intrydze, przygotowanie na wszystko. Szansa powodzenia wrogiego spisku nieprzyjaciela minus 25%. Szansa powodzenia wrogiego spisku wroga przeciwko twoim dworzanom minus 10%. Świetnie. Także dobrze, mocno działamy też z tą intrygą i bardzo mi to się podoba. No i cóż, ojojoj, jest tu jakiś rywal. Zaraza, krzyczę czytając list. Ta moja złudna rywalka Magdalena, plwam na twoje imię. Tu chyba powinno być pluje. Nie wiem, czy to jakaś taka stara forma. Nie tylko wykorzystałaś swój urok i podstępem sprawiłaś, że mój wasal wódz Jacenty i Stanisława nie utrzymują już ze sobą żadnych więzi, ale także doprowadziłaś do tego, że wódz Jacenty zwrócił się przeciwko mnie. Twój jadowity język szerzy kłamstwo za kłamstwem na mój temat. Wiem, że Jacenty nic dla ciebie nie znaczy. Chcesz mojego cierpienia. Ajajaj, ty gnido. Magdalena, a mogłem cię uśmiercić, dałem ci szansę. No ale cóż, Jacenty musi zrozumieć, jak zdradziecka jest Magdalena. Złamał swoją więź, kapłani zrzucą za to na niego deszcz ognia. Co tu jeszcze? Być może Stanisława mogłaby się przydać. Oj, nie. Aha, możemy z tym nic nie zrobić, ale to nie będzie też zgodne z naszym charakterem. Czyli cóż, możemy spróbować go przekonać do tego. I zrobimy to. Także zobaczymy. No i cóż, teraz wódz Jacenty skrajny nas nie lubi. No dobra, jeżeli wierzy tej małej intrygantce, no to... Ojojoj, moja córka Adelaida, czyli druga córka, spoczywa w pokoju. No niestety zmarła przez tę grypę. Zyskuje stresu. Ajajaj, niedobrze. I kolejna, trzecia córka też umiera. Ajajaj, niedobrze. Ja już mam tylko jedną córkę z trzech. Co tu się dzieje? Kurczę! Co tu się dzieje? Przecież to nie tak miało się skończyć! Porwanie, atak na szosie. No i cóż, możemy zapłacić, jest 70% na to, że on zostanie moim więźniem, lub możemy kontynuować. Zaryzykujmy. Jest moim więźniem, świetnie! Świetnie. Mam nadzieję, że polubi swoją nową kwaterę. No i tak, oni nie mają dzieci, czyli strać go. Przykro mi, ale chcę być głową rodu.
Zyskałeś cechę zabójca członków dynastii. Przepraszam, musiałem to zrobić. No i w końcu jestem głową rodu. Patrzcie, w końcu. I czy ja mogę dodać jakiś perk? Tak. Czyli on nie dodawał perka. No właśnie, na to liczyłem. No i spójrzmy, heroiczny rodowód. Ajajaj, czyli aha, to jest ta droga legendarna, ale póki co nie mamy nawet kasy na legendę. I tak, widzę, że ktoś z naszej rodziny dodał legitymację. I co tutaj możemy wybrać w legitymacji? No zwiększyć swoją legitymację o 10% przez pierwsze 10 lat. Aha, czyli że będziemy długo rządzącym władcą. Co tu jeszcze? Możemy pójść w aktywności, w zwyczaje, w wojnę. Wydaje mi się, że w wojnę dobrze by było pójść. Bo my ciągle walczymy i wiecie co, wybierzemy to. Waleczność plus 2, skuteczność rycerza plus 15%, a rycerze to naprawdę jest trzon armii. I wydaje mi się, że dobrze by było w to pójść. Odziedziczyłem też sporo artefaktów, czyli tak, jakąś broszkę. I wiecie co, my to sprzedamy, one i tak nam się nie przydadzą. Tutaj jakaś zbroja dynastii Piast, też to sprzedajemy, bo to za chwilę się zepsuje. Jakiś robaczek na sznurku, tak samo. Ząb mleczny Małgorzaty, sprzedamy go, bo on i tak za chwilę się sam zniszczy. Saga rodu Wiślan, wow, to jest niezłe. I tak, naszyjnik z monogramem, to też sprzedajemy. No i cóż, mamy już tylko dwa artefakty i mamy mnóstwo pieniędzy i wydaje mi się, że warto by było zainwestować też w prestiż, którego mamy bardzo mało. No i cóż, co tutaj jest? Czyli jestem regentem, tak? Domniemany regent. No ale czyim on jest regentem, szczerze mówiąc? Bo nie rozumiem tego do końca. Aha, czyli jeżeli ja bym umarł i nasza następczyni córka, Łucja, byłaby królewną, no to ten jegomość byłby naszym regentem, ale wiecie co, on nas nie lubi. Ja bym wolał, żeby nasza żona była naszą regentką. W najgorszym wypadku, bo z nią też mamy bardzo dobre relacje i ona też dba i o dzieci, i o nas, także zróbmy to. No i tak, przez to, że te wszystkie sytuacje naprawdę... Nie chcę robić pogrzebu, bo już raz robiłem swoją drogą, ale przez to, że przeżyliśmy, no i też wyczyściliśmy Królestwo Polski z chwastów, tak to nazwijmy, myślę, że powinniśmy zrobić dużą ucztę, bo też mamy sporo złota. Lub może wielki objazd ziem, bo w sumie tego nie robiłem. Także wiecie co, ja zaplanuję tę aktywność i tak, majestatyczny lub zastraszający, oczywiście, że robimy zastraszający, nigdy jeszcze tego nie robiłem. No i cóż, mamy tu kilku wasali, także wiecie co, ja bym chciał pojechać do każdego z nich tak naprawdę. Tak, do każdego z nich. I tak, możemy... Jest tu kilka zamiarów, powiedzmy. No i sprawiedliwość, altruizm, rozpusta i odpoczynek. I tak, sprawiedliwość. Możemy zwiększyć kontrolę i to by nam też się przydało. No altruizm, no to raczej nie. Rozpusta. Zamierza zaspokoić swoje cielesne pragnienie i szukać kontaktów seksualnych z wieloma partnerami. Ajajaj, no ale nie jestem lubieżny, także wiecie co, zróbmy tę sprawiedliwość. Czy powinniśmy brać najemną straż? Weźmy. I czy tutaj możemy zwiększyć poziom? Tak, możemy zwiększyć poziom świty i będzie to duży zysk prestiżu i zróbmy to. Aj, nie mogę tego zrobić, mam cechę suchoty. Dobra, to wiecie co, my na razie zatrzymamy to złoto i może w następnym odcinku się uda. No i tak, nasza żona jest brzemienna. Świetnie. Także dobrze, niewielu... Aha, czempioni już są. I tak, jest nowe wyróżnienie. No nie mamy niestety prestiżu, także na razie to zostawimy. Nie mamy też kontroli wysokiej nad naszymi ziemiami. Chociaż tu już się to wszystko poprawiło. Także nie jest tak źle. Zaczęliśmy zarabiać, wstajemy z kolan. Jest dobrze, czyli myślę, że w końcu kolejne... Oj. Niedobrze, Łucja, moja trzecia córka zmarła. Jakim cudem? Jak to się stało? Co tu się wydarzyło? Ajajajajaj. Spójrzcie, z trzech córek nie mamy nikogo. No ale nasza żona jest w ciąży, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale ona ma suchotę też. Ajajaj, żeby ona tylko nie przekręciła się. Nie jest dobrze, no ale dobrze. Spójrzmy jeszcze na dwór monarszy. No i nie ma nikogo na dworze. Tu jest chyba jakiś bóg z tego co widzę. No ale dobra, zobaczymy. Oj, nie jest dobrze. No i tak, mamy czwartą córkę, Anna z Wiślan. No może ty nie będziesz taka pechowa. Czemu same córki? Kurczę. Przesądny umysł. Kiedy ostatnio się spotkaliśmy, najwyższy wódz Glande ukradkiem pozbywał się mojego żółtego kapelusza, bo żółty to pechowy kolor dla osób mojego urodzenia. Poprzednim razem musiałem towarzyszyć mu w niedorzecznie długim objeździe, aby uniknąć śpiącego czarnego kota. To przynosi pecha, powiedział. Nie chcę nawet pamiętać czasu, kiedy myślał, że zgubił swój szczęśliwy amulet. Jednakże, gdy przyłapuję go na wyrzucaniu połowy mojej cennej soli tylko dlatego, że została rozsypana, czuję, że moja cierpliwość się wyczerpuje. Oj, Glande, mieliśmy dobre relacje.
Byłem wierny wobec twojego sojuszu, ale nie pozwolę na to. No i mogę stwierdzić, że tak, to wszystko to prawda. Pozwól, że pokażę ci, jak bardzo się mylisz. Bluźniercze przekonania. Lub mogę stwierdzić, że to bzdury. No i to są bzdury, Glandy, co ty wyrabiasz? No i znów nie mamy mamki. Możemy mieć tylko dobrawę, która ma słabe kompetencje. No trudno, jest jak jest. Czyli tak, mamy te ziemię. Ja po prostu je trzymałem, bo liczyłem, że będziemy mieć sporo dzieci i nasze ziemie się podzielą, no ale niestety nie. Czyli tak, mamy 6 ziemi. Mamy stężyce, ale czy stężyca należy do naszego księstwa? Tak, no ale spójrzmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No rzeczywiście. I tak, czy jeżeli moja małżonka teraz by zajęła się zarządzaniem, no to niestety nam nic nie pomoże. Także niech ona nam asystuje. Szkoda, że nie możemy mieć wszystkich ziem, no ale trudno. Sekret ujawniony. Choć nie ma sposobu, aby to niezbicie wykazać, mój kanclerz, hrabia Wojuta, przedstawił dowody na to, że Aaron nie jest dzieckiem, którego ojcem jest mój wasal wódz Jacenty, jako że w rzeczywistości jego rodzicem jest nie kto inny jak właśnie on. Ajajaj. Aaron jest bez winy, jednakże konsekwencje dla niego mogą być tragiczne, z kolei hrabia Wojuta i przywódczyni Magdalena. Ajajaj, dobra, to jest ich afera, to nas tak mocno nie obchodzi. Także zostawmy to, no ale hrabia Wojuta... Ajajaj, mogę cię uwięzić. Ty byłeś dla nas tak dobry. No ale jesteśmy mściwi. No nie, no dlaczego? Dlaczego mi to zrobiłeś? Dlaczego mi to zrobiłeś? Ale wiecie co? To już zrobimy w następnym odcinku. No i spójrzcie, intrygant, a znowu zyskałem sporo ziemi. Ale jeszcze, właśnie, zachodnia sława. Brakuje nam tylko 26 ziem, ale niestety, no, moje podbicia są tak ograniczone przez poziom prestiżu, że też nie mogę atakować wiele osób. Kurczę, szkoda. No ale może zajmiemy się jakimiś malutkimi bitewkami. No tutaj moglibyśmy przejąć Czechy. Hradec też moglibyśmy przejąć. Może w przyszłości byśmy zaatakowali Wielkie Morawy. Bo też mnie dziwi jedna rzecz, że oni są katolikami i dlaczego ja nie mogę wypowiadać świętych wojen? To jest dziwne, bo zauważyłem, że w ogóle nie mogę wypowiadać świętych wojen. No i spójrzmy na przykład na Prusy. Tak teoretycznie, no, możemy na przykład go podporządkować, tak? No i to jest fajne, no ale znowu nie możemy wypowiadać świętych wojen. I to też mnie dziwi, może dlatego, że mam po prostu niski poziom pobożności, też nie jestem przekonany. No i spójrzmy, na przykład na Bawarię, nie? No, możemy go podporządkować. O, to ciekawe. No, na przykład Wielkich Moraw nie możemy podporządkować z jakiegoś powodu i nie wiem do końca też, jak to działa. No, a tutaj na przykład Grody Czerwieńskie. Czy my moglibyśmy ich podporządkować? No, moglibyśmy. Ojej, to ciekawe. No, nie chciałbym takiego małego podporządkowywać. Wolałbym na przykład Wielkie Morawy. To naprawdę jest kawał ziemi. No i to by nas przybliżyło do Imperium. Ale z jakiegoś powodu nie mogę. No dobrze, zostawiamy to tak, jak jest. No, jeżeli tu dotarłeś, no to cieszy mnie to niezmiernie. No i cóż... Jeśli chcesz, to zostaw, nie wiem, lajka, komentarz, cokolwiek ci tam się podoba. Jak nie, to nie musisz tego robić, ale dziękuję, że tu jesteś i trzymaj się. Do następnego. Yo! Polski Wygibus.